17 października w Urzędzie Miejskim w Brzozowie odbyła się konferencja pod nazwą Razem Łatwiej, poświęcona osobom z dysfunkcją wzroku, osobom niewidomym i niedowidzącym. Spotkanie rozpoczęło wspólne działania projektowe gminy Brzozów i Polskiego Związku Niewidomych Koło w Brzozowie. Celem projektu pod nazwą Tacy Sami jest wsparcie środowiska osób z dysfunkcją wzroku oraz uświadomienie ludziom zdrowym, jakie potrzeby i problemy mają osoby niewidome i niedowidzące. Tak naprawdę nie zatrzymujemy się na co dzień widząc obok osobę z niewidomą czy niedowidzącą. Nie jesteśmy chyba do końca świadomi, że każda z takich osób może normalnie funkcjonować pod warunkiem, że ma wokół siebie otwartą dla siebie przestrzeń. Dlatego czasami umiejętność podejścia do takiej osoby, umiejętnego wsparcia ją w chodzeniu, w poruszaniu się, w dojściu do jakiegoś celu, nie wchodząc jakby też w jej przestrzeń, bo tutaj też należy zachować pewien savoir-vivre w kontaktach z takimi osobami. Nie zawsze wiemy, jak takim osobom pomóc, żeby im się żyło łatwiej i lepiej. To też dzisiejsza konferencja ma nam uświadomić i przybliżyć te problemy, jak również wskazać na to, w jakim sposób my, otoczenie, środowisko możemy im pomóc. Konferencja była także okazją do świętowania jubileuszu 60-lecia działalności Polskiego Związku Niewidomych Koło w Brzozowie. Zasłużeni dla brzozowskiego stowarzyszenia otrzymali nagrody, dyplomy i okolicznościowe medale. Polski Związek Niewidomych Koło w Brzozowie zrzesza obecnie 100 osób mieszkających w 6 gminach powiatu. Od 2005 roku prezesem koła jest Zofia Brodzicka. Chcemy być aktywni jak wszyscy pełnosprawni ludzie, więc w projekcie była możliwość zakupienia i kijków, Norway Walking i szachów dla niewidomych i warcaby, więc myślę, że ten klub będzie naprawdę tak sprzyjał nam i będziemy więcej aktywni, będziemy trenować, będziemy uczestniczyć w różnych turniejach, przede wszystkim może i zdobywać medale. Gmina Brzozów zawsze chętnie wspiera organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Polski Związek Niewidomych Koło w Brzozowie należy do organizacji najdłużej działających na terenie gminy. Myślę, że jest to wspaniały jubileusz i jeśli chodzi o Polski Związek Niewidomych Koło w Brzozowie, ta współpraca jest już od wielu lat. Ja przynajmniej współpracuję z kołem od kilkunastu lat. Wspieram ich działania, bo warto, ponieważ osoby z dysfunkcją wzroku też często również nam pomagają, wspierają nas w różnego rodzaju działaniach i myślę, że są bardzo potrzebne w naszym środowisku. Nie ukrywam, że wszystkie organizacje, które funkcjonują na terenie Brzozowa, jeśli chodzi o działalność osób z niepełnosprawnością, bo tak należy to chyba nazwać, są wspierane. Wspierane w różnoraki sposób poprzez i finansowo, organizacyjnie i również przy okazji różnego rodzaju uczestności pomagamy im, dlatego że taka jest potrzeba i oni są potrzebni. Potrzebni nam również i chcemy, aby czuli się w naszym środowisku jak najlepiej. Zaledwie kilka miast w Polsce jest przystosowanych do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Podczas konferencji Małgorzata Musiałek, dyrektor Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku Niewidomych w Rzeszowie, zwracała uwagę na problemy osób niepełnosprawnych poruszających się w przestrzeni publicznej. Ogólnie budynek użyteczności publicznej dostępny dla osoby niepełnosprawnej jest to taki budynek, do którego mogą wejść wszystkie osoby niepełnosprawne, mogą się po nim swobodnie poruszać i mogą załatwić swoje potrzeby, wszystkie osoby z różnymi niepełnosprawnościami. W naszym przypadku tak naprawdę nie mamy zbyt dużych wymagań. Są to owszem windy mówione, ale jeżeli nie ma tych wind, osoby niewidome czy słabowidzące swobodnie poruszają się przecież po schodach. Tutaj głównym elementem jest oznakowanie schodów, ażeby był pierwszy i ostatni schodek oznaczony kontrastowym paskiem, zachowane ciągi komunikacyjne. Jeżeli są napisy na drzwiach, żeby one były kontrastowymi, dużymi literami na wysokości oczu, no tak, żebyśmy sobie mogli swobodnie sami przeczytać. Jeżeli są to cyfry, to jeżeli nie są drzwi obrajlowione, dobrze by było, żeby te cyfry były wypukłe. Konferencja była też okazją do zaprezentowania sprzętu ułatwiającego osobom niewidomym i niedowidzącym wykonywanie codziennych czynności.